Szanowni Państwo, podczas ostatniej kolejki Polskiej Futbol Ligi miało miejsce kilka ciekawych sytuacji, które chcielibyśmy omówić. Zapraszamy zatem do obejrzenia czwartego w tym sezonie odcinka Oka Zebry. Na początek sytuacja z meczu w Warszawie, w której została rzucona flaga za nielegalny blindside block. Faul jest oczywisty. Zawodnik drużyny odbierającej wykonał mocny blok z niewidocznej strony i flaga była całkowicie słuszna. Jednakże pewne wątpliwości wzbudził fakt, że flagi za to przewinienie nie rzucił sędzia, który znajdował się najbliżej miejsca faulu, i właśnie tę kwestię chcielibyśmy wyjaśnić. Podczas akcji powrotnych, na przykład po pancie, odpowiedzialność za zawodnika z piłką mają deep wingowie. W tym przypadku był to field judge. Najważniejsze obowiązki tego sędziego w takiej sytuacji to faule na zawodniku z piłką, na przykład pociągnięcie za face mask czy powalenie za kołnierz, a także ocena ewentualnego zgubienia piłki lub podania w tył. Natomiast to, co dzieje się wokół zawodnika z piłką, jest odpowiedzialnością innych sędziów. Każdy z sędziów odpowiedzialnych za bloki wokół tego zawodnika, w tym przypadku byli to back judge, umpire i line judge, ma swoją strefę odpowiedzialności, na której musi skupić swoją uwagę w pierwszej kolejności. W tej sytuacji oglądany blindside block znajdował się w strefie, za którą odpowiedzialność miał back judge, dlatego to on rzucił flagę. To bardzo ważne, żeby zawodnicy mieli na uwadze, że nie zawsze sędzia, który stoi najbliżej faulu, tak naprawdę powinien dany faul widzieć. Oczywiście to zupełnie zrozumiałe, że zawodnik, który czuje, że był faulowany, zwraca się z pretensjami do tego sędziego, który jest najbliżej. Często jednak okazuje się, że ten sędzia po prostu nie mógł widzieć, co się wydarzyło, i przez to na przykład wyjaśnić, dlaczego nie było flagi, ponieważ jego uwaga powinna być skupiona gdzie indziej. Jeszcze jedna sytuacja z Warszawy. W tej akcji została rzucona flaga za nielegalne podanie do przodu. Istnieje wiele rodzajów tego przewinienia, a w tym przypadku faul miał miejsce, ponieważ zawodnik wykonał podanie, gdy znajdował się całym ciałem poza strefą neutralną. Na górze ekranu możemy dostrzec nogi sędziego wyznaczającego tę strefę. Od momentu, w którym piłka i posiadający ją zawodnik znajdą się poza strefą neutralną, podanie do przodu nie może być już wykonane. W tej sytuacji flaga była oczywiście słuszna. Sytuacja z meczu w Lublinie. Jak widzimy, jeden z obrońców wszedł w strefę neutralną przed snapem. Dopóki taki zawodnik nie dotknie zawodnika ataku czy też piłki lub nie znajdzie się już poza strefą neutralną z otwartą drogą do zawodników cofniętych, to nie ma faulu. Obrońcy nie mogą znajdować się w strefie neutralnej dopiero w momencie legalnego snapu i do tego momentu mogą swoją pozycję poprawić. Jednakże w tej sytuacji legalnego snapu tak naprawdę nie było. Snap musi być jednym szybkim i ciągłym ruchem ręki, podczas którego piłka opuszcza dłoń snapera. W tym przypadku snaper w pewnym momencie zatrzymał piłkę w miejscu i dopiero po chwili poruszył nią ponownie. Przez to ten snap był nielegalny i co za tym idzie, flagi za offside, które zostały rzucone, były błędne. W tej sytuacji powinna zostać rzucona jedynie flaga za nielegalny snap i akcja powinna zostać natychmiast zatrzymana.
akcja podaniowa z meczu w Olsztynie, w której, jak za chwilę zobaczymy, wydarzyło się naprawdę wiele. Na początek zwróćmy uwagę na uderzenie, jakie otrzymał zawodnik drużyny ataku w momencie, gdy nie mógł już złapać piłki. To uderzenie było zupełnie niepotrzebne. Obrońca powinien widzieć, co dzieje się z piłką i powinien zdawać sobie sprawę, że nie atakuje zawodnika posiadającego piłkę, aby go powalić, tylko atakuje zawodnika, który tak naprawdę dopiero co wylądował na ziemi bez piłki. Jest to przewinienie osobiste, za które powinna zostać rzucona flaga. Zaatakowany zawodnik nie pozostał dłużny i gdy tylko podniósł się z ziemi, uderzył swojego przeciwnika, za co został ukarany niesportowym zachowaniem. Niestety uderzenie jest częściowo zasłonięte. Nie możemy zatem ocenić na 100%, czy poza niesportowym zachowaniem zawodnik powinien zostać także zdyskwalifikowany. Na koniec kwestia niesportowego zachowania dla trenera drużyny obrony. Przepisy jasno stanowią, że jeśli trenerzy wchodzą w boisko, aby w jakiś sposób zaprotestować przeciwko decyzji sędziowskiej, to popełniają niesportowe zachowanie. Jeśli trenerzy uważają, że podjęta decyzja nie była słuszna, to mogą poprosić o konferencję trenerską i przedstawić swoje argumenty sędziemu głównemu. Taki sposób postępowania opisany jest w przepisie 3.3.4e. Na koniec wolne kopnięcie z meczu w Tychach. W tej sytuacji został rzucony jeden z najrzadziej spotykanych fauli w futbolu amerykańskim, mianowicie nielegalna procedura podczas wolnego kopnięcia. Przepisy mówią, że jeśli kopacz rozpoczyna rozbieg do piłki i próbuje ją kopnąć, ale w nią nie trafi, to popełnia faul i akcja musi zostać przerwana. Jest to bardzo rzadka sytuacja. Ja osobiście nie myślałem, że kiedykolwiek rzucę flagę za ten faul, ale jednocześnie jest to też świetny przykład, że na boisku może wydarzyć się wszystko i sędziowie muszą być w każdym momencie przygotowani do zastosowania nawet bardzo rzadko używanych przepisów. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i tradycyjnie zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku pytań. Zachęcamy także do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w kolejnych meczach i do usłyszenia w następnym odcinku.